Większość ludzi na tym świecie nie lubi pająków. I istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ty nawet się ich boisz. Twierdzisz, że się nie boisz pająków? Proszę bardzo, sprawdźmy to. Wiedziałem, że się... Ale nie przejmuj się, ponieważ dzisiaj zakończymy rządy pająków raz na zawsze. I wszystkie, dosłownie wszystkie, zostaną spalone. O! Tak jak za mną jest czerwono, tak w grze Kill It With Fire będzie całkowicie ognisty klimat, ponieważ spalimy wszystkie pająki. Nienawidzę pająków, jak co, nie? Jak dla mnie, to powinny nie istnieć. I ja wiem. Niby one łapią komary i tak dalej. I nie wiem, jak to się dzieje, ale mimo tego, że mam kilka pajączków, i tak mnie gryzą komary. Więc to jest fake news. I nie wierzcie w to. Jak chcecie więcej odcinków z takich gierek, no to łapka w górę i subskrypcja. Ja postanowiłem, że będę tutaj grał w gry. Różne to będą gry. Może czasem będzie Minecraft, a może czasem będzie zupełnie coś innego. Ja chcę sobie pograć w gry. To jest moje marzenie. Zawsze chciałem grać w gry, a zawsze byłem więźniem tego Minecrafta. Więc dziś zmieniamy to. I dziś będę grał w gry. A dziś będę palił pająki. Kurde, te śmietniki najgorsze. Więc nie przedłużajmy i wejdźmy do tej gry, której naszym celem jest spalić dosłownie wszystkie pająki. No dobra, nie wiem, o co chodzi, dobra. A, możemy zabrać to, no dobra, pik, że podnieść. No dobra, no i okej, co ja z tym mogę zrobić teraz w takim razie? Mega. Czemu ja mogę otworzyć drzwi? O, jest pierwszy! O, ty kurde. Jak ja mogę go zdeptać? O nie, pobiegł. Tu jest. Czym ja mogę cię zniszczyć? Ej, on niszczy, tu wszystko przewraca. Dobra, co my tu mamy? First blood, kill a spider. Dobra, w jaki sposób ja mam zabić pająka? Jak? Ej, dobra, ty mogę go klepnąć. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, obrzydliwcu. Tu jesteś. Ale robię zasadzkę na niego. Chodź tu. Miód dla mojego serca. Martwy pająk. To dobry pająk. Dobra, kolejne. Mamy otworzyć drzwi. Tu mamy jedynkę. O, możemy odblokować. Dobra, odblokujmy to w takim razie. Niech będzie. Odblokowywanie. Pyk, pyk. Słyszę kolejnego pająka. Słyszę tego śmietnika. Gdzie ty jesteś? Tu cię gdzieś słyszę. O, jesteś pod tym jesteś. Tu jesteś. O, ja wiem, że tu jesteś. O, ja to wiem. O, tu jest! Przewróć! Jakim cudem ty sobie przewróciłeś? Chodź tu. Zostałeś? Oj, kurczę, żyję dalej. Gdzie on jest? Tam jest. Leżysz. Jeszcze jest? O, tu jest, na głośniku! Chodź tu. Dobra, jak ja znajdę tylko jakiś miotacz ognia, to całą chatę puszczę z dymem. Za dużo tych pająków, tarantule tu są. Dawaj mi to. Jak ja to mogę podnieść? Mam. A mogę sobie to przejrzeć, tak? Ja nie chcę tego przeglądać, ja chcę tym bić. Dobra, pójdźmy tutaj, zobaczmy, co my tutaj mamy. Uwaga, mamy tutaj coś takiego. Cokolwiek to jest, find spider, okej. Tracker, dobra, zdobyliśmy tracker. Okej, mam nadajnik na pająki. Jeszcze jest coś takiego jak nadajnik na pająki. Jesteś. Chodź tu. O, nie uciekniesz tam teraz. Tam jest jeszcze jeden, no gdzie ty zwiałeś tu? Mogę rzucić w niego piłką? O Boże, jak on by był po drugiej stronie piłki, to bym się zesrał, serio, przysięgam. Gdzie wy jesteście? Tu. Otwieramy szafkę pod telewizorem, co my tutaj będziemy mieli? Wybiegnie stąd pająk, jestem pewien. O nie, mam prezent. Zabrałem prezent. Gdzie ty jesteś, pająku? Słyszę go! Jest pod kanapą, na bank. Ej, dobra, nie mogę go znaleźć. Dobra, otwórzmy. Tego nie mogę otworzyć. Muszę z... O, tu tego też nie mogę, bo to jest exit. A, okej. I za każdego pająka, którego zabijemy, dostajemy jakby punkcik, ta? Kurde, gdzie ty jesteś, ty pająku? Tu. Tu jest gdzieś, na telewizorze siedzisz, na bank. Robimy tu... Dobra. Gdzie jesteś? Czemu nie mogę tej szafki przesunąć? Tu jesteś! Leżysz, dobra, wiedziałem, że tu gdzieś krzyczysz. Gdzie jesteś teraz? Gdzie jesteś? Pokaż się, siło nieczysta! Tu jest jeszcze jeden! Schował się pod tą szafkę. Jak ja mam ich zabić? Ja nie mam więcej broni. Dobra, muszę znaleźć jakąś broń. Za obrazem? Nie. Słyszę, że tu coś syczy. No kurczę, jaki tu jest młyn! O, jest na pudełku! O ty kurde frajerze. No chodź tu. Chodź tu. Leżysz. Możemy się dostać gdzieś. Tu możemy się dostać. Otwieramy to. Proszę, żeby tam był jakiś miotacz ognia, żebym mógł spalić tą chatę w pizdu. Okej, mamy łazienkę. Oho! No teraz macie przekichane. Gdzie jesteście? Słyszę was tu. Co to jest? Radio. Palisz się!
Palisz się! Chodź tu! Spalę tą chatę, całą. Rozumiesz? Wszystko się tu spali. Nie będzie tu żaden pająk żył. Nie zezwalam na to. Tu jest jeszcze jednego pająka, muszę zabić i wtedy będę mógł otworzyć tą szafkę. Tu się coś pali. Palisz się! Dobrze, dobrze, mogę otworzyć tą szafkę? Jest, 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 mogę. Okej, otwieramy szafkę. Pistolet tam będzie, będzie tam pistolet, mówię wam. Uwaga. Przysięgam, nie oglądałem żadnego filmu z tym, nie? Po prostu, tak czułem, że będzie pistolet po prostu, że w takiej szafce musi być spluwa. Dobra, gdzie jesteście? Teraz to się zaczyna jazda. Bez trzymanki. I ile jeszcze tych pająków muszę zabić? Mam 7 zabiję, muszę jeszcze 3. W kiblu siedzisz. No wiedziałem. Na strzała. Pod mydłem? Nie, pod mydłem nie. Nie ma... Jest w praniu, patrz, tu siedzi. Dobra, drugi. Jeszcze jednego pająka muszę zabić. Pod prysznicem coś będzie? Mogę tu otworzyć to? Nie mogę. Nadajnik. Tu jest. Tu jest, widzę go. Pierwszy poziom przeszliśmy w tym momencie, tak mi się wydaje. Bo możemy otworzyć szafkę do wyjścia. Ready to go? Yes. 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 Wychodzimy. Zabite 10... A, jeszcze patrzcie, 4 na 5. Jeszcze coś muszę zrobić jakby, bo mam jakieś tam... Ale nie wiem co... Aha, już otworzyłem drzwi i się skończyło. No dobra, ale zabiliśmy 10 pająków. Strasznie dużo i to naprawdę dużych pająków było w tym domu. Nie podoba mi się to i mam nadzieję, że więcej domów będziemy mogli ochronić przed tą zarazą obrzydliwym, prawda, stworzeniem plugawym, prawda, jakim jest pająk. Okej, witam was w kolejnym domku, w którym musimy pozbyć się plugawego zwierzęcia, jakim jest pająk. Spawn of Evil. Kill Spider Links. Dobra, okej, czyli musimy zabić... O, tu zabrałem jakiś kolejny quest. A, ja questów nie zrobiłem. Co jest? Co to jest za pająk? Co to? Jakie to jest szybkie? Jak ja to mam zabić tą teczką? Proszę, dajcie mi jakąś broń. Tu jest jeszcze. Dobra, ten padł na strzała. Ten padł na strzała. Jeszcze jeden jest pod. Jeszcze jeden jest pod. Jeszcze jeden jest pod. Mam to? Mam. Czy ja mam więcej broni? Jeden był tam jeszcze. Jeszcze jeden tam był. Palimy tą szafkę. Dobra, tego nie możemy odpalić, ale mamy już wszystkie bronie w takim razie, które zdobyliśmy. Więc pod trójką mamy spluwę. Let's go! Tu jesteś! Ja mam cela jak baba z wesela. Leżysz. Dobra. Tutaj robimy normalnie. Dobra, co ja się z tym bawię w ogóle? Palimy tą całą komodę. Patrz, ile tu jest. Wszystkie się palą. Pająk biegają. Ile już ich zabiłem? 6. A muszę zabić 10 znowu, tak? Do exita 20. Z 20 pająków? Ej, skończył mi się ten. Dobra, trudno. Zabiliśmy trochę tych pająków, już 7, więc możemy otworzyć te drzwi. I zaraz będziemy mogli otworzyć te. Tu jest, wiedziałem, że tu jesteś. O, dobra. No! No! Ja nie mogę, jakie to jest zwierzę obrzydliwe. No nie. No nie. Dobra, wejdziesz tu po tym. Gdzie ty pobiegłeś? Na łóżko obrzydliwiec chciał wejść. Dobra, okej, mamy coś. Co to jest? Tabletki. Nie wiem, do czego mi to potrzebne. Mamy nowy spray, mamy nowy spray. Chyba to jest spray. Uwaga, to jest spray? Nie? Dobra, nie wiem, o co chodzi. Dobra, tu mamy kłódkę. Bo dobra, wiadomo jak. No. To proste. Proste to było. Ta chata znika zaraz. Serio. Gdzie tu jest? Ale obrzydliwy. Wow! Dobra, dwójeczka. Trójeczka znaczy. Ten rewolwer też jest git. Ale one mają niekonwencjonalne ruchy. Serio. O nie, pod łóżko wbiegł. Źle robiłem, szczerze mówiąc, wiecie? Powinienem sobie zostawić, o możemy to otworzyć, otwórzmy w takim razie. Źle robiłem, bo powinienem, jak są w dużej grupie, to powinienem wtedy używać tego spraya. O, mamy spray, dobra, git. Oczywiście się... Dobra, tutaj ich nie ma. A możemy szukać ich za pomocą, dobra, tu jest jakiś. O, tu jest ta wielka! O nie, i patrzcie, i teraz. I teraz palimy je wszystkie. Widzicie? Tak to trzeba zrobić. I w ten sposób się wszystkie spaliły i to o to chodzi, tak trzeba żyć. Dobra, ile zabiliśmy ich? 15 już. Czyli to była dobra decyzja. Tego palimy. Dobra. Gdzie ty jesteś? Przed pod. Ten. Dostajesz tak. Aha, to nie był dobry pomysł. Ale podpalił się, więc powinien zginąć, bo on tak na 2 ciosy jest mniej więcej. Dobra, i tamten drugi też jest pod tym chyba jeszcze. Otwórzmy te wszystkie szafki. Ej, strasznie dużo tu jest tych pająków, szczerze mówiąc. Nie chciałbym w takim domu mieszkać. Dobra, poszukajmy pająków. Tu jest jakiś. Mamy amunicję.
Jest pająk. No kurczę, uciekł mi. Tu mi ciągle pokazuje, że tu gdzieś jest pająk. Pod tą szafą, pod tą komodą na pewno siedzą. Tylko jak ja mam je stąd wygonić? Tu jest karta graficzna jakaś. O, tracker upgrades. Jak ja mogę to zupgrade'ować? A, znajdź baterię, żeby zupgrade'ować ten tracker, dobra. Zróbmy tak. Długopis, pendrive, to takich rzeczy nie chcemy. Jest, jest obrzydliwiec. Klucz mamy. Do czego nam ten klucz? Nie mogę. Nie, o, on się zupgrade'ował, bo zjadł chipsa. Ej, nie mogę go uderzyć. Ale on jest szybki teraz. Jejku, jakie to jest ciężkie. Jeszcze dwa pająki muszę zabić. Chodź tu. Dobra, dobra, bierzemy wielki kaliber. No nie. Gdzie on biega? Dobra, leży. Zabiję go? Jeszcze jeden pająk. Tu jest. 20, możemy wyjść. Let's go, drugi etap za nami. Ej, dobra, jeszcze nie otworzyłem tych drzwi w ogóle, szczerze. Ej, dobra, ile tu tych pająków musiało być, że ja nie otworzyłem wszystkich drzwi, a już mamy exita zrobionego. Dobra, nie otwierajmy exita, zobaczmy jeszcze, co jest tutaj. Może to będzie jakaś broń nietypowa. Na globusie siedzi coś. A nie, dobra, jednak nie. Tu mamy baterię, okej, okay, możemy teraz. Możemy chyba zupgrade'ować coś. Ej, tu jest coś. O, bierzemy to. No kurczę, co to są za pająki? Szybkie. Dobra, wchodzi tu. No nie! Dobra, mam to gdzieś, wychodzę stąd, idziemy. Nie zrobiłem zadań, ale okej, trudno. Wychodzimy. Zrobiliśmy to, pokonaliśmy, zabiliśmy 20 pająków, możemy nawet 22, więc możemy wyjść z tego miejsca i przejść dalej tak naprawdę. Ej, dobra, szczerze, mega fajna gierka. Ja naprawdę się na niej dobrze bawię. Jest fajna, fajnie, że możemy zniszczyć tyle pająków, bo jest to, tak jak powiedziałem, plugawe stworzenie, którego ja naprawdę bardzo nie lubię, tym bardziej, że one jeszcze tak bardzo szybko się rozmnażają. Aż mnie ciarki przeszły na myśl, że mogę takie pająki mieć w domu. Może nie aż takie, bo to jednak jest duża tarantula, ale jakieś pajączki na pewno w domu mam. Tak samo jak wy.